Natomiast rzeczywiście film, polski film, ze wszystkimi swoimi mankamentami, ale w ostatnich latach zaoferował polskim aktorom kilka bardzo dobrych ról. I oni stanęli na wysokości zadania. Po raz pierwszy pojawiły się kobiece role. Bardzo ciekawe. I nasze aktorki jakby fantastycznie tu wypłynęły. Prawda? Także myślę, że właśnie kino dało więcej aktorom polskim w ostatnich latach. Tak. A w teatrze jakaś dziwna magma. Tacy, ci aktorzy są mało rozpoznawalni w tym teatrze. Ja pamiętam za naszych czasów, tam fenomen Starego Teatru z Krakowa polegał na tym, że tam było kilkunastu może w jednym spektaklu kilkunastu aktorów, których publiczność natychmiast rozpoznawała. A jednak wszyscy byliśmy w służbie idei tego spektaklu. To był fenomen, że ci aktorzy jakby nie tworzą wokół siebie atmosfery gwiazdy, tylko tworzą wspólnie, razem dzieło pod kierunkiem reżyserów. Wspaniały, jak Andrzej Bajna, Konrad Swinarski, Jerzy Jarocki i tak dalej. Wiecie Państwo, kiedy ja postanowiłem odejść ze Starego Teatru? Nie wiem, czy tam o tym piszę, a może gdzieś nie. W poprzedniej mojej wypowiedzi to było... No oczywiście dużo się na to składało po kolei, że moja kariera gdzieś poszła w innym kierunku i już nie mogłem służyć temu teatrowi, bo temu teatrowi trzeba służyć. Trzeba być na każde jego zawołanie. I mój przyjaciel, a pana profesor Jerzy Trela jest takim aktorem, który służy, całe życie służy teatrowi. No, a ja się gdzieś wymknąłem. Ale pamiętam, popołudnie przechodziłem koło kasy Starego Teatru na ulicy Jagiellońskiej i słyszę, jak jakaś pani do kasjerki naszej mówi: poproszę na Sztura dwa bilety. A na co? Jej było wszystko jedno. I sobie powiedzieć, oho, to nie jest dobrze. Bo w tym momencie ona chce iść na gwiazdę. A ten teatr to nie jest teatr gwiazd. Ja muszę odejść. I odszedłem wtedy ze Starego Teatru. Potem jeszcze grałem tam, dogrywałem różne przedstawienia, ale już nie byłem jego członkiem tego zespołu. Nie brałem udziału w nowych przedsięwzięciach. Także tak się losy potoczyły. Więc to o tym chciałem powiedzieć, że dzisiaj ten teatr jest słabo rozpoznawalny. Mam wrażenie, że często dzisiaj teatr leczy kompleksy twórców. Jest potrzebny bardziej im niż nam widzom. Może powiedziałem zdanie za dużo, ale mam wewnętrzne takie przekonanie, że ten teatr nie obchodzi nas wszystkich, obchodzi jakąś grupę ludzi. Dla nich może jest ważny. I dopóki tak będzie, to czy będą mówić o Polsce, czy będą mówić o naszej historii, to nic nie zmieni. Bo to ciągle oni będą mówić albo językiem, albo symbolami, albo metaforą tej grupy ludzi, która tego klanu, tak bym to nazwał, która jest w ich kręgu. Jest w ich kręgu. Ja to mówię z pozycji praktyka. Ja gram w tej chwili w Teatrze Polonia i jakby wpisuję się w pewien model teatru mojej przyjaciółki Krystyny Jandy. Popieram go. Ja widzę, jak ten teatr, już zapomniany, teatr kreacji, teatr i rozrywki, i nauki, i dydaktyki, i służby jednocześnie, jak on ludziom jest potrzebny. Jakie tam girlandy wiszą w czasie naszych spektakli. Włoch, który mój znajomy przyjechał do Polski i przyszedł do Polonii
na Danutę W, spektakl Krystyny Jandy, na 32 omdlenia, czyli Czechowa, który gram z Krysią i z panem Gogolewskim i na, potem grałem jeszcze kontrabasistę, ja tam, gościnnie u niej. Jak ona chce sobie odpocząć, to wtedy ja gram kontrabasistę, bo ona ma spokój, wie, że widownia będzie pełna, a ona może na narty sobie pojechać. To takie są przyjaźnie właśnie. No i ten chłop przyszedł na te wszystkie trzy przedstawienia i mówi, wiesz, bardzo mi się podoba w Polsce jeden zwyczaj, że jak jest koniec przedstawienia, to wszyscy wstają i klaszczą. No uwaga. Ja cię zaprowadzę na przedstawienia, gdzie nie tylko nie wstają, nie klaszczą, ale jeszcze ich nie ma. A on myślał, co te trzy? Fajny zwyczaj, wstają, od razu klaszczą, taki fajny zwyczaj. U nas tylko w operze, mówi, tak jest. I ten. No więc tak, to jest, że to jest dla wszystkich. Dla wszystkich. No i to się trochę zachwiało. Nie wiem, nie chcę się wdawać wtedy gabagacje. Po co tracić popołudnie na takie specjalistyczne jakieś te. Panie Krystianie, jedziemy.